Dzisiaj się spotykamy na Pucharze Polski w karate. Proszę powiedzieć, ile zawodników przyjechało dzisiaj do Wrocławka? W Wrocławku na Puchar Polski, 36. Puchar Polski seniorów i 16. Puchar juniorów, młodszych, młodzików zjechało 550 zawodników. Pierwszy taki puchar jest organizowany we Wrocławku? Jeżeli chodzi o puchar, tak. Natomiast robiliśmy wiele imprez. A jeżeli chodzi o liczbę, to jest rekordowa nawet liczba w Polsce w tej chwili, w tej imprezie. Proszę wyjaśnić, czym się różni ta forma karate od takiego tradycyjnego? Karate Kyokushin jest formą kontaktową, zwłaszcza to jest widoczne u seniorów, gdzie nie ma ochraniaczy i trzeba walczyć na gołe stopy, rączki też bez rękawic. Natomiast juniorzy, młodsi, młodzicy walczą w ochraniaczach, w fogo, w kaskach, jakby w takim usprzętowieniu po to, żeby chronić przed kontuzją. Spodziewaliście się takiego dużego odezwu? Plan imprezy był takie założenie w stosunku do innych mistrzostw, które się odbywały. Puchary w Polsce do tej pory było 370 zawodników, przedostatnio, ostatnio było 400 tam z groszami. 550 zawodników to już jest duża liczba. Logistycznie musieliśmy to szybko opanować. Jak na razie się udaje i planowo impreza się odbywa. Przesunięcie może być o godzinę czasu, ale to myślę, że nie jest to aż tak dużo. Dobrze, bardzo dziękuję panu. Dziękuję.